Daniel, można powiedzieć, że przygotowania do nowego sezonu dobiegły końca, bo Miedziowi rozpoczęli mikrocykl wprowadzający do pierwszego meczu ligowego. No tak, teraz jesteśmy na ostatniej prostej, jeszcze tydzień, można powiedzieć, ostatni przygotowania do meczu. No i startujemy, każdy chce zacząć ligę i chcemy tylko wygrywać i zacząć już wreszcie ten sezon. Daniel, w sobotę zremisowaliście tutaj z Beniaminkiem pierwszej ligi. To jakieś takie troszeczkę powody do niepokoju są, że Zagłębie w tym takim sparingu ostatnim, sparingu być może decydującym, jeśli chodzi o walkę o miejsce w składzie, remisuje z pierwszoligowcem? Myślę, że na pewno są ważne też wyniki w sparingach, bo budują atmosferę i spiryt w drużynie, no ale myślę też, że na sparingi się patrzy też nie tylko na wynik, tylko ogólnie jak gra wygląda i myślę, że szczególnie te ostatnie dwa sparingi z Krakowią i teraz też w weekend były niezłe w naszym wykonaniu i pokazaliśmy też fazę dobrych sytuacji w tym meczu i w ostatnim i myślę, że można być, no, jesteśmy dobrze przygotowani na pewno na ten sezon i no teraz jeszcze ten tydzień dobrze przepracować i startujemy. Daniel, odpadł ci tak naprawdę chyba najważniejszy konkurent, jeśli chodzi o miejsce w składzie. Czujesz się monopolistą i nie wiem, trenerzy dmuchali, chuchali jakoś szczególnie w tym okresie przygotowawczym na ciebie, no bo został im tylko taki jeden lewy nominalny obrońca póki co. No tak, George odszedł, no tak bywa w piłce, że piłkarze odchodzą, przechodzą i no tak jak to powiedziałeś, no może na to wygląda, że jestem jedyny, ale to na mnie nie robi żadnego wrażenia, bo ja zawsze podchodzę obojętnie, kto by był, to zawsze daję 100% siebie, próbuję się rozwijać i dawać sobie wszystko dla drużyny grać i myślę, że to jest najważniejsze zawsze. Wspominasz o tym, że dajesz z siebie wszystko, tak pewnie i było w tym okresie przygotowawczym, czujesz się optymalnie przygotowany do ligi? No teraz ten okres był szczególnie taki krótki, pierwszy raz taki miałem, ale myślę, że można było się dobrze przygotować i mówię, jeszcze został nam ten tydzień, żeby dofinalizować tam jeszcze rzeczy taktyczne i tak dalej, ale myślę, że możemy być dobrze przygotowani, ja też się dobrze czuję fizycznie i myślę, że czas ruszać. To tak na koniec jeszcze, bo trener Stokowiec zapowiadał, że troszeczkę faktycznie będzie się różnił ten okres przygotowawczy ze względu też na to, że jest dość krótki i że gdzieś te aspekty motoryczne, pracy nad motoryką, on będzie się starał od Was tak naprawdę wymagać w meczach sparingowych. Tak faktycznie było, że sparingi to były tak na bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi o pracę nad motoryką? Na pewno jak jest krótszy okres, to tam zawsze trenerzy muszą to inaczej rozplanować. Z mojej strony mogę powiedzieć, no, że było nawet dużo tych sparingów i no, dużo minut mogłem zaliczyć i na pewno jak się gra te sparingi, no, to się patrzy też jako zawodnik pod tym względem, żeby je wybiegać, wywalczyć, żeby też w meczach szlifować swoją formę motoryczną, bo w treningu nie da się wszystkiego zrealizować. Wspominasz o tym, że dużo grałeś w tych meczach sparingowych. Rozumiem, że na nic nie narzekałeś i ten okres właśnie przepracowałeś tak na 100%. No to jest też bardzo ważne zawsze, że na pewno zależy to od zawodnika, żeby się dobrze przygotować, ale też trzeba mieć no, trochę szczęścia, bo nigdy nie wiadomo, czy coś wypadnie, jakaś choroba, jakiś wirus, ale fajnie, że no, można powiedzieć, że okres minął bez żadnych złych rzeczy, że każdy trening mogłem zaliczyć, każdy sparing i to jest najważniejsze.